Bradford, aby w starym, cudownym torze, gdzie dzisiaj grają już tylko rugbyści. I był winny odkatowy. Pierwsze trzy biegi jak rakieta, a później nie schodził Tomek do dołu. Bardzo brawa, wyjątkowy turniej, 21 lat, taka muzyka, Adam Zgórnicki.
musi być koło pod powtórzenie. Idzie na zwartym przykręcie. Zrobić szalim, nóżki do góry, ale jedzie ładnie, pochód piękny. Adam wyprzedza jako pilot na Tour de France. Już staru prawie laczek. Dobrze, że Heniu Jasek jest w pobliżu, to ewentualnie zaspawa. O, i mamy nowego rajdera. Panie Mrówkojad, cóż pan tu wyczynia? Pan Konik
ponurny. A Peter wie, o co chodzi. Dzięki jest. I uwaga, 3-2-1! Dobrze, spała na ustawę, ale proszę, jedzie Mikołaj i Karolek. Duże brawo dla młodzieży, żeby zagrzać uwagę do walki. To jest ich pierwszy prawdziwy test, który ma się z mistrzością. Adam dla Wesleyku. Pięknie się ścigają. Liam teraz ma takie szkrapy w miedziu, a uczy na czego Mary. Proszę, wymachanie, mówię się kółeczką. Mikołaj Dudziak, Karol Skurnicki i Adam. Prawie jak taksy mi sam wybrali. Tylko, że im teraz piętno wygrywa na ciasta. I jeszcze brawa przeogromne dla Latonoszli. Pięknie Mania. Duże brawa i dłony dla Latonoszli.
na reprezentantka Polski. Jak to można się widzieć, kiedyś Swili i Piotr Świński jeździli na ryby łowić, żeby było cudnie, żeby można było zapomnieć o szlace. A teraz... A teraz tak, patrzymy na Dianę, podziwiamy gorące brawa, cały stadion bije, bo to fenomenalna dziewczyna. Gorące brawa też dla Łukasza Chajewskiego. I patrzymy tak kątem oka, delikatnie powieką. Ruszamy, siemaneczko. Patrzymy w oparku maszyn. W kasku już ubrany. Synowie poklepują, mówi tata jedzie, że na rekord świata. Gorące brawa. Piotr Pawlicki senior! Żeby kończyć mechaniczne, kto będzie lepszy? Jan Ludwiczak, prezes najlepszego klubu jedyckiego w Polsce. Pamiętamy, że Jan Ludwiczak wspierał Piotra Pawlickiego, seniora od najmłodszych lat. Piotr już mówi, jak strzelę spod taśmy, to młodzi nawet nie będą wiedzieli, kiedy ruszy dźwigienkę. Duże brawa, Piotr Pawlicki senior! I młodzież! A taki kułam Cymon w uroczych marze głowa mała. Peter! Zapraszamy na murawę pana Jana Ludwiczaka, prezesa firmy Agrohandel. I jeszcze szybka informacja. Spokojnie, tato, spokojnie, bez nerwów. Jeszcze Józef to wchodzi, uwaga! Trzeba zdać ten gołę, trochę zarychu ulgowej. Świetna jazda, Przemo. Teraz tata wyprzedza. Jeszcze pogawędka. Mała, drobna szkocka z lodem. Oczywiście bez koli. A Dajana i trener Łukasz Krajewski. Pracują. To jest też prawa, to są prawa dla ludzi, którzy Peterowi pomagają. Bo Peter dzięki temu nie myśli na to o zębatkach, dyszach, przełożeniach, proszę. I miłości i czułości dla koników. Proszę, wyszły. A proszę, i siostrzyczkę oddajemy. Teraz duet. Jak na turnieju dobrego. Pięknie. Piotr Pawlicki, mistrz świata juniorów, pokazuje inne wcielenie, inna odmiana, inna twarz. Dajana delikatnie się zbliżyła, teraz widać, że bliżej kredy i klei, ale po dłużej Piotr już tam się napędza. Podsypany wszedł i Dajana delikatnie się wysuwa. Wielki pan Kowiecki, jego kancelarii, podjedziesz. Czyli nawet nic. Duże brawa, wielkie owacje dla siostrzyczki Braciszka. Ja chciałem tu podziękować temu mistrzowi wspaniałemu, co w ogóle się stoi, prezesowi Agrohandlu, panu Janowi Ludwiczakowi, co mu zawdzięczam bardzo, bardzo, bardzo dużo, co mi pomagał i w dobrych chwilach, i w złych, a w te złe są zawsze najważniejsze. Dziękuję ci, prezesie, ode mnie za to, że zawsze mnie wspierałeś, wspierasz do tej pory moich synów, zwłaszcza moją kochaną córeczkę, która w tej chwili też odnosi bardzo dobre sukcesy. Mogę powiedzieć, że na twoich koniach, w twoim klubie, także chyba się nie wstydzisz nas. Ja państwu powiem tylko jedno zdanie. Takie geny sportowe, jak przekazuje Piotr, to naprawdę w Polsce nie spotkamy. Pamiętam teraz walce Mistrzostwa Polski, mama mówi do Dajany, słuchaj, prowadzisz 8 punktami, no uważaj,
nie ścigaj się, już prawie masz mistrza Polski. A ona odpowiada krótko: mama, tylko mistrz się liczy, drugiego nikt nie pamięta. A jechała dopiero pierwszy raz w takiej wysokiej konkursie. Już w połowie do 16.